Sponsorem kampanii jest miasto Jelenia Góra. Segreguj odpady, nie marnuj surowców. Plastikowe butelki, kartony po napojach, puszki, makulatura, szklane butelki i słoiki to cenne surowce, które poddane recyklingowi mogą stać się nowymi przedmiotami. Dzięki segregacji odpadów oszczędzamy energię elektryczną, surowce naturalne oraz zmniejszamy emisję szkodliwych gazów. Stacja kontroli pojazdów Polskiego Związku Motorowego przy ulicy Wolności 57 w Jeleniej Górze zaprasza od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 22 oraz w soboty od 7 do 15 na obowiązkowy przegląd pojazdu. U nas można także ukończyć kurs prawa jazdy w kategorii B, C, C+, E, D i kwalifikacji zawodowych kierowców. Prowadzimy również sprzedaż winietek na drogi płatne w Europie. Szczegóły na stronie www.pzmwrocław.pl. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Piękni i młodzi, Nick, Playboys, Defis, Cleaver, Gentlemans, Start, Cassada, Forfame i Sonic zagrają dla Was już 28 stycznia w hali RCS w Lubinie. Więcej szczegółów na www.galadisco.pl. Zapraszam organizator Event Factory oraz sponsor główny PAP Euforia Lubin. Bilety do nabycia na Ticket Pro w Empiku i Saturnie. Patronat medialny Radio Vox FM. Zgodnie z prawem zakaz palenia obowiązuje w zakładach pracy, w szkołach i na uczelniach, w przychodniach i szpitalach, w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych, w kinach, teatrach i domach kultury, w obiektach sportowych, w przedszkolach i na placach zabaw oraz na przystankach i w środkach komunikacji publicznej. Palenie powoduje poważne i śmiertelne choroby również u osób przebywających w towarzystwie palaczy. Dbaj o Polskę wolną od dymu tytoniowego. Osoby łamiące prawo mogą zostać ukarane grzywną. Zakup policyjnych radiowozów. Samochody służbowe im szybsze, im sprawniejsze, im lepszy napęd, tym oczywiście służą nam skutecznie swoją pomocą. Może zabraknąć karpia w sprzedaży. Karp jest rybą ciepłolubną, sprowadzony z Azji, więc wymaga w Polsce około 3 lat. Wigilijne spotkanie piłkarek ręcznych. W imieniu wszystkich zawodniczek chciałbyśmy życzyć wszystkiego najlepszego. Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 22 grudnia, Kamila Krawiecka-Brele, rozpoczynamy serwis informacyjny. Dzisiaj w godzinach przedpołudniowych na Jeleniogórski Plac Ratuszowy zajechało 7 nowych policyjnych radiowozów. To nie relacja z interwencji służb porządkowych, a początek konferencji prasowej władz Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Karpacza, Podgórzyna i miejscowej policji. Do Jeleniej Góry przyjechały nowe radiowozy dla policji. Ich zakup był możliwy dzięki rządowemu programowi, który roboczo nazywany jest sponsoringiem. Polega on na tym, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przeznacza lokalnym samorządom środki na modernizację policji. Finansowanie odbywa się w systemie 50/50. Połowę kosztów zakupu radiowozów pokrywa gmina, połowę państwo. Samochody służbowe im szybsze, im sprawniejsze, im lepszy napęd, tym oczywiście służą nam skutecznie swoją pomocą. Te auta dzisiaj trafiają do jednostek podstawowych, czyli do komisariatów, do Wydziału Ruchu Drogowego, do Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej, do terenowych jednostek górskich, takich jak Karpacz, Szklarska Poręba. Pojazdów służbowych jest w sumie 7. 5 Skut Yeti z napędem 4x4, 2 samochody typu Kia. Najwięcej nowych radiowozów zostanie w Jeleniej Górze. To są 4 samochody, które będą jeździły w Jeleniej Górze, 2 Skoda Yeti i 2 samochody Kia.
To jest projekt, który wspólnie razem z Policją, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych był realizowany. W kontekście naszych lokalnych kurortów turystycznych szczególnie przydatne będą radiowozy z napędem na obie osie. I tak do Szklarskiej Poręby pojedzie jeden taki samochód, zaś do Karpacza dwa. Były potrzebne, ponieważ akurat charakterystyka czy Karpacza, czy Podgórzyna, bo proszę pamiętać, że komisariat policji w Karpaczu obsługuje również gminę Podgórzyn, czyli takie trudne miejscowości jak m.in. Zachełmie, Przesieka, Borowice, więc te auta dosyć mocno są eksploatowane. Były potrzebne, cieszę się z tej inicjatywy. Bardzo popieram tego rodzaju akcje i myślę sobie, ja wiem, że od przybytku głowa nie boli, ale jakby była jeszcze jedna taka okazja, to na pewno bym jeszcze raz spróbował namówić Radę Miejską, żeby wspomagała. Niestety jeszcze nie wiadomo, czy rządowy program w przyszłości będzie kontynuowany. Święta Bożego Narodzenia kojarzą się nam przede wszystkim z zapachem choinki, prezentami, czasem spędzonym z rodziną, kolacją wigilijną i świątecznymi potrawami, pośród których często króluje karp. W tym roku może go jednak zabraknąć w sprzedaży. Z naszą kamerą udaliśmy się do siedziby stawów podgórzyńskich, gdzie hodowane i sprzedawane są karpie. Ryby rosną tu w naturalnych warunkach, począwszy od wylęgu aż do ryby hodowlanej, osiągającej wagę od 1,5 kg do około 3 kg. 3 lata temu na Green Evoche karp wygrał w testach, czego nie ogłaszano, bo się wstydzili ogłosić, że były testy 11 ryb akwakultury europejskiej. I byli degustatorzy i laboratoria pracowały nad tym. Szukano najlepszej ryby, jaka produkuje Europa, europejska akwakultura. I okazało się, że wygrał to karp. To były zakodowane filety i się okazało, że najbardziej przyjaznym mięsem spośród ryb produkowanych w akwakulturze europejskiej był niestety karp. Karp to wyjątkowa ryba, ponieważ kojarzona jest ze świętami Bożego Narodzenia. Mówi się, że święta bez karpia to jak urodziny bez tortu. W ubiegłym roku w wielu miejscach w Wigilię brakowało karpia. W tym roku jest podobnie. Jest to towar deficytowy. Mamy najświeższe wiadomości z wczorajszego wieczora. W całej Polsce brakuje ryby. Próbowaliśmy do wszystkich kolegów, nawet na Mazury dzwoniliśmy w lubelskie, czy czasem byśmy trochę jeszcze nie przerzucili. Mimo że mieliśmy większą produkcję, dużo większą, o 40% niż w poprzednich latach, to jednak karpia nam brakło. Karp w każdym z domów przygotowywany jest inaczej. My mamy swoje sposoby smażalni w głębokim oleju, w dosyć wysokiej temperaturze, żeby się białko ścięło, bo błąd popełniamy w frytkownicach czy przy smażeniu, że dajemy na zimną patelnię. Olej musi mieć te 180 stopni, ścina się pierwsza warstwa białka, nie dopuszcza oleju do środka i ryba nie chłonie oleju i nie czuć ryby nigdy olejem. To ryba, którą można podawać gotowaną, smażoną, pieczoną lub w galarecie. Występują też wersje na ostro i na słodko. Wczoraj na Górze Szybowcowej opłatkiem przełamały się władze, sztab szkoleniowy i piłkarki KPR Jelenia Góra. Na spotkaniu wigilijnym nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi. Wieczór upłynął w bardzo serdecznej atmosferze. I choć był to czas wolny, nie brakowało rozmów o minionej rundzie jesiennej. Rywalizacja, szczególnie w tym roku, jest bardzo wyrównana i tak naprawdę ta pierwsza runda nie pokazała jak gdyby zdecydowanego faworyta na utrzymanie się w ekstraklasie i tego jesteśmy świadomi. KPR ma za sobą bardzo trudny okres, który nie ograniczał się jedynie do wydarzeń na parkiecie. Zmiana w zarządzie, rewolucja w podstawowym składzie, problemy finansowe. To tylko niektóre ze spraw, do jakich doszło w przeciągu ostatniego roku w jeleniogórskiej drużynie. Tworzymy całkowicie nowy zespół i dochodzimy do takiego, mamy takie założenie, że druga tura będzie lepsza. Poważne kłopoty finansowe klubu to jest efekt różnych okoliczności. Myślę, że powoli dzięki działalności zarządu klubu, dzięki dziewczynom, które chcą grać, dzięki pomocy miasta, dobrych serc uda się ten kryzys przezwyciężyć. Spotkanie wigilijne naszego szczypiorniaka obfitowało również w prezenty, symboliczne przełamanie się opłatkiem oraz życzenia. W imieniu wszystkich zawodniczek chciałbyśmy życzyć wszystkiego najlepszego. Zdrowych, radosnych, pogodnych, spokojnych, rodzinnych, przepełnionych ciepłem i miłością. Świąt Bożego Narodzenia.
oraz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Hucznego Sylwestra. I chciałybyśmy życzyć sobie, aby trybuny od nowego roku były przepełnione. A my, żebyśmy wszystkim kibicom sprawiły radość naszymi zwycięstwami. Z pewnością kibice też by sobie tego życzyli. Królowa Śniegu 3, Ogień i Woda, Dusi Grosz i Ukryte Piękno to filmy, które w najbliższym czasie wyświetlane będą w kinie LOT. Kto o ciebie dba, Kai? Spójrz prawdzie w oczy, bez mnie jesteś bezradny! Nie potrzebuję żadnej niańki! Niepotrzebna mi siostra! Nie powiedziałbyś tego przy mamie i tacie! Ale ich nie ma! Królowa Śniegu 3, Ogień i Woda to film animowany dla najmłodszych. Mimo tego, że Królowa i Król Śniegu zostali pokonani, Kai i Gerda nie mają powodów do radości. Dziewczynka pragnie odnaleźć ukochanych rodziców porwanych przez północny wiatr. Wspólnie z przyjaciółmi wyrusza na kraniec świata w pełną niebezpieczeństw wyprawę ratunkową, podczas której wiele się wydarzy. Coś się wymyśli! Musimy poprosić o pomoc piratów! Ce qui nous fait un total de 12,88 €. A non, moi j'ai 12,85 €. On a qu'à tout recompter, non, c'est plus prudent. Kolejny film to komedia pod tytułem Dusi Grosz. Pod prysznic wchodzi ze stoperem, myje się wyłącznie w zimnej wodzie. Telewizję ogląda przez lornetkę w oknie sąsiada. W domu korzysta tylko ze światła ulicznych neonów. Główny bohater od dziecka jest chorobliwie skąpy. Nagle w jego życiu pojawiają się dwie kobiety. Czy uda im się zdobyć jego serce? Przekonają się Państwo, oglądając film Dusi Grosz w kinie LOT. Dis donc, tu serais pas un peu... Un peu quoi? Bah, écolo. Oui, un peu, oui. Z kolei Ukryte Piękno to dramat. Osobista tragedia sprawia, że pewien nowojorski specjalista od reklamy popada w głęboką depresję. Jego znajomi opracowują niekonwencjonalny plan, by wyleczyć go z choroby. Szczegóły dotyczące projekcji filmów znajdą Państwo na stronie internetowej Kina LOT. Time. Love. Death. Kids write letters to Santa Claus. It doesn't mean crazy. No, this is therapeutic. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dzisiejszym wydaniu. Ja w imieniu całej redakcji życzę Państwu spokojnego wieczoru. Zachęcam do uczestnictwa w konkursie. Sponsorem kampanii jest miasto Jelenia Góra. Spalanie śmieci zabija. Spalanie odpadów w domowym piecu przyczynia się do powstania chorób układu oddechowego, co jest szczególnie groźne dla dzieci. Spalanie odpadów poza specjalną instalacją jest zabronione. Za naruszenie tego zakazu grozi surowa kara. Nie zatruwaj siebie i swojej rodziny. Segreguj odpady i oddawaj je do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nowy sezon to nowe pomysły. Ta zasada dotyczy także wystroju wnętrz. W salonie Grena przy ulicy Jasnej znajdą Państwo tysiące propozycji i inspiracji. W tym sezonie króluje biel i szarości, przełamana dodatkami w intensywnych kolorach. Nadadzą charakteru Twojemu wnętrzu. Zaaranżuj swój dom na zimę. Odwiedź salon Grena przy ulicy Jasnej w Jeleniej Górze i spraw, że Twoje mieszkanie tej zimy będzie wyjątkowe. Hotel Tango zaprasza na noclegi, imprezy okolicznościowe oraz integracyjne. Organizujemy offroadowe imprezy integracyjne z wykorzystaniem aut terenowych, pikniki firmowe, wieczory tematyczne. Zapraszamy także na widowiskowe loty balonem. Pięknie położony Hotel Tango stanowi idealną bazę wypoczynkową do aktywności fizycznej, jaką oferuje nasz region. Trasy narciarskie, rowerowe, piesze, spływy kajakowe, jazda konna. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.